Dzień dobry. Wielu spośród Państwa zadaje sobie pytanie, kiedy jest ten najwłaściwszy czas, żeby rozpocząć edukację, zwłaszcza edukację matematyczną z dzieckiem. Mogę jedynie powiedzieć, kiedy ja to zacząłem, już wtedy, kiedy żona była w ciąży z córeczką, już wtedy liczyliśmy jej na głos, zaraz po urodzeniu, chodząc po schodach, wykonując różne czynności, staraliśmy się ją oswoić z nazwami liczebników. Gościem moim w dniu dzisiejszym jest Dorian. Ile ty masz latek? 4,5. Dorian bardzo wcześnie zaczął liczyć, chyba sam nie pamiętasz kiedy, ale wychodzi mu to znakomicie. Chciałbym Państwu pokazać, jak znakomicie Dorian radzi sobie na przykład z potęgami. Dorian, 2 do potęgi zerowe. Ile to jest? 1. Ślicznie. 2 do potęgi pierwszej? 2. A 2 do drugiej? 4. Ok. 2 do trzeciej? 8. Ślicznie. 2 do czwartej? 16. 2 do piątej? 62, 64. Czekaj, bo nie nadążę. 2 do szóstej, 64. 2 do siódmej? 128. 2 do ósmej, ale czekaj, poważnie, dobra? 2 do potęgi ósmej, ile to będzie? 256. Okej. 2 do dziewiątej? 512. Ślicznie. Tylko poważniejszym głosikiem, dobrze? Bo mama będzie miała żal do ciebie, że się troszkę wygłupiasz. 2 do dziesiątej. 1024. Ok, 1024. No to pójdźmy dalej. 2 do 11. 2048. 4096. 2 do 12. 4096. 2 do 13. 8192. 192, dobrze. 2 do 14. Ok, 2 do 14. 16384. Ok, 2 do 15. 32768. O, brawo. A 2 do 16? 65536. Ile? 65536. O, to dla mnie za szybko. Ja muszę sobie policzyć zaraz. 65 tysięcy. Ile mówisz? 500. Zgoda, zgadzam się. 2 do 17. 131 tysięcy. Tak. 72. Ok. A 2 do 18? 262 144. Ok. 524. A to czekaj. Spokojnie. 2 do 19 to ile będzie? Ta mała ta kreska od dwójki. Tutaj chciałbyś głębiej. Lubisz precyzję? Tak może być? Tak, ale trudno codziennie. Ale dobrze, czekaj, spokój. 2 do potęgi 19 to ile będzie? 524,288. Czyli na razie same łatwe dla ciebie, tak? Zobaczmy trudniejsze. 2 do 20. 1048,000. 1048,000. A łatwe dla ciebie. Około. Bardzo łatwe. No to zobaczmy. 2 do 21. Będzie 2 do 30? 2 do 21. No nie wiem, dokąd dotrzemy dzisiaj. Na ile się zmęczysz? Ile będziesz miał fantazji? Zmęczę się na 2 do 45. Oszalałeś, to ja będę musiał kalkulator od pana Pawła pożyczyć. No dobrze, zobaczymy. 2 do 21. Ile to jest? 2,097,112. Oj, chyba nie. Nie,
152. 152, zgoda. No to 2 do 22. Ja już chyba tego nie policzę. No to spróbujmy. 4 100 94 tysiące, okej. No jeszcze to. 304. 304, okej. A spróbujemy? 8 milionów. Aha, jednak przekomarzałeś się ze mną, tak? 8 milionów. 58 tysięcy? Nie. No ile będzie tych tysięcy, jak podwoimy? To będzie tych tysięcy. Sześćset osiem, ślicznie. A 2 do 24? No, wyzwanie już powoli. 16 777 216. Ale wiesz co, ja bym się wolał upewnić, co? Ja sobie to pomnożę. Wynika mi, że tak. Pomnożymy sobie razy 2. Widzisz, ja tak dobrze nie liczę jak ty. 16, 2, 1 dalej. 7, 1 dalej. 7, 1 dalej. 7, 1. 17. Tak, 7, dobra. Okej, okay. Brawo. No to pójdźmy dalej. Spróbujemy 2 do 25? Tak. To słucham cię. 33 miliony? Tak. 554 432. Czekaj. 33 miliony. Tysięcy ile będzie? 554. 554 tysiące 432, tak? No to pomnóżmy sobie razy 2 i sprawdźmy. 2, 1 dalej, 3, 4, 4, 1 dalej, 5, 1 dalej, 5, 1 dalej, 3, 1 dalej. Zgadza się. Próbujemy 2 do 26? Na ostatnich zajęciach u mnie robiliśmy tylko 2 do 25. No to czas na nową liczbę. 2 do 26. To ile będzie? To będzie... Ja się zmęczę już na 2 do 46. Ale umówiliśmy się, że na każdych zajęciach sobie tylko jedną nową potęgę wprowadzamy. Dobrze? No to policzmy. Ile to będzie? 67 milionów... Tak. 108 tysięcy 864. No jasne, bo tu mamy 4, tak. Ale niech pan to złoży. 6, zaczekaj, 8, 0, 1, dalej, 1, 1, dalej, dobrze. Ok, no to nasza lekcja z potęgami zakończona, tak? A spróbujemy? Pan, może to 2, kreska i x. Ok, ja to wszystko zetę. A powtórzymy sobie potęgi trójek? Tak. Masz ochotę? Wiesz, że to jest troszkę trudniej, prawda? Bo tam są bardziej skomplikowane rachunki i obliczenia. No to okej. Brudne! Ja wiem, bo to nie jest tablica u mnie w biurze. Tutaj taką, wiesz, mamy do dyspozycji. 3 do potęgi zerowej to ile? 1. 1. 3 do potęgi pierwszej? 3. Dobra, 3 do drugiej? 5. 3 do trzeciej? 22. 20 ile? 7. Ok. 3 do czwartej? Czemu mi tak opisze? No staram się nadążyć za tobą. 3 do czwartej to ile? 81,243. 3 do piątej, dobra, 243. A 3 do szóstej? Nie, pana zaskoczyć.
No trochę mnie zaskoczyłeś. A 3 do 6? 2187. A czekaj, to ja nie nadążę. Ostatnio robiliśmy 3 do 6, dzisiaj 3 do 7 i mówisz, że ile to jest 3 do 7? Ostatnio robiliśmy 3 do 7. Ale robiliśmy 3 do 7. No widzisz, pan Krzysztof zapomniał. 3 do 8. No dobrze, no to 3 do 7. Ile to jest? 2187. 2187, ok, to 3 do 8. O, 7, chciałeś, to masz. 6300. Oj, nie. 6000. Bo teraz musimy 3 razy 187 pomnożyć. Ile to jest 3 razy 187? Ja sobie mnożę tak. 2000 razy 3. No to mamy 6000. Teraz 3 razy 100 to 300. 3 razy 80 to ile? 400 to będzie 474. Czekaj, 3 razy 100 to 300. 3 razy 80 to 240, czyli już mamy 540. Jeszcze 3 razy 7 to 21, a więc mamy 5561. Okej, widzisz, z trójkami jest już znacznie trudniej, bo tam tylko mnożyliśmy a przez 2. Potem czwórki, a może pierwiastków sobie trochę zrobimy. Dobra. Dawno nie robiłem z tobą pierwiastków. A potem te czwórki? A możemy czwórki, pamiętasz, jeszcze równania mamy, prawda, do zrobienia, do powtórzenia. Okej. Okay.